Witajcie. W niedzielę 7 maja mamy przeznaczone dwa fragmenty biblijne z Biblią na co dzień. Pierwszy z nich z Księgi Przypowieści Salomonowych, gdzie tak czytamy. Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem. Jeśli jest spragniony, daj mu się napić wody. Wtedy zgarniesz rozżarzone węgle na jego głowę i Pan wynagrodzi to tobie. Drugi z Ewangelii Łukasza. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie. Pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Czy wiecie, że ten fragment ze Starego Testamentu nie jest jedynym, gdzie w Biblii jest mowa o zgarnianiu rozżarzonych węgli na głowę? Otóż w liście do Rzymian bardzo podobne słowa pisze też apostoł Paweł. A pisze on tak. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone, zgarniesz na jego głowę. Nie da się zwyciężyć złu, ale zło dobrem. Zwyciężaj. Ten fragment zarówno Pawłowy, jak i fragment z Księgi Przypowieści są bardzo podobne. Wydaje mi się, że nie bez powodu. Oba też w pewnym sensie można by było powiązać z kwestią władzy. Chociaż Księga Przysłów przypisywana jest królowi Salomonowi, to ja lubię wierzyć w to, że mądrość swoją czerpał także z doświadczenia życiowego i być może ten wtedy jeszcze mały Salomon, nie będąc królem, słuchał czasem swojego ojca, który opowiadał mu o swojej historii. A jeżeli znamy historię króla Dawida, no to wiemy o tym, że nim stał się królem, to na początku służył na dworze Saula. Tam koił jego nerwy grom swoją i swoim śpiewem. A kiedy tak się potoczyło, że zwyciężył Goliata, zyskał także na rozgłosie, na popularności, Saul zaczął pałać do niego gniewem. Ten chory, niestety tak trzeba o nim powiedzieć, chory człowiek także wyobrażał sobie, że ten Dawid to jest najgorszy jego wróg. On chce tylko najgorszego wobec niego. W podobnej sytuacji też byli chrześcijanie w Rzymie. Oskarżano ich o najgorsze rzeczy. I wracając do Dawida, musiał on uciekać. Dwa razy jednak miał okazję, żeby zakończyć swoje cierpienie. Pierwszy raz był wtedy, kiedy ścigając Dawida, król Saul wszedł do pewnej jaskini, cóż tu dużo mówić, za potrzebą. I gdy zajmował się sam sobą, Dawid uciął mu kawałek płaszcza, mimo że miał go na wyciągnięcie ręki. Z oddali potem zakrzyknął do króla i w zasadzie pokazał mu to. Spójrz, oskarżasz mnie o najgorsze rzeczy, a ja wziąłem tylko kraj szaty twojej. Po tym możesz poznać, że nie mam wobec ciebie tych zamiarów, o które mnie oskarżasz. Nie śmiem podnieść ręki swojej na pomazańca. Chociaż mówiąc na marginesie, dokładnie to doradzali mu jego kompanii. Dalej, w momencie kiedy był nadal ścigany, chociaż Saul mu w tym konkretnym pierwszym wydarzeniu zaczął błogosławić, nawet powiedział o tym, że on będzie w przyszłości królem, no to jednak jego choroba spowodowała, że dalej ścigał Dawida w niekrótkim czasie, rozbił opożarowisko. No i w pewnym momencie, gdy wszyscy posnęli, król przyszły Dawid
zakradł się do tego obozowiska, przeszedł przez cały obóz, wszedł do namiotu królewskiego i ponownie jego towarzysz mówił: weźmy tą włócznię i pozwól, że raz go tylko pnę, tak, że już nie będzie trzeba drugiego. Dawid powiedział: nie śmiem podnieść ręki na pomazańca. Wziął tylko tą włócznię, wziął także dzban z wodą, właściwie dzban na wodę, który stał przy głowie króla, i wyszedł. Potem ponownie z oddali zakrzyknął na dowódcę wojsk Saula i powiedział: jak wy w ogóle pilnujecie pomazańca? Pokazał: spójrzcie, tu jest ta włócznia, która stała przy głowie króla, i dzban, który tuż obok był. Wtedy Saul po raz kolejny rozpoznał, że to jest Dawid, i ponownie błogosławił jemu. To, co zrobił przyszły król, było faktycznie dla niego jak węgle rozżarzone, które nie pozwalały mu patrzeć dłużej tak, jak patrzył dotychczas. I myślę, że może pod natchnieniem właśnie tego przyszły król Salomon, słysząc swojego ojca, jak mu o tym opowiadał, sporządził właśnie jedno z tych przysłowi. Przysłowie, które było także jasną inspiracją, kiedy powoływał się Paweł, pisząc list do Rzymian dla chrześcijan w Rzymie, że to Bóg odpłaci, że to Bóg ma w ich ochronie, bo właśnie to samo powiedział Dawid, że on nie śmie podnieść na pomazańca, niech to Bóg wymierzy sprawiedliwość. Jednak mimo wszystko, mówiąc w kontekście także i drugiego fragmentu, dlaczego mamy miłować nieprzyjaciół? Czy dlatego, żeby spodziewać się, tak jak tutaj było napisane, obfitej nagrody? Nie, Bóg wyraźnie mówi: czyńcie to, pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. Mówi wyraźnie: nazwani będziecie synami Najwyższego. Warto chyba też, czytając dalej, skupić się na tych słowach. Dobrotliwy jest Pan i dla niewdzięcznych, i dla złych. A dalej w tej samej Ewangelii mamy także dopisanie: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. W Jezusie Chrystusie wszyscy zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Więc jako dzieci mamy tak naprawdę zachowywać się jako nowi ludzie, nie licząc nawet na ten zysk, nie licząc na tę pomstę. Ale czynić tak, jak czynił król Dawid. Z wierności Bogu, z wolą naśladowania Ojca. Tyle słów do was na dzisiaj. Życzę wam spokojnego dnia, spokojnego wieczoru i zapraszam na kolejne wydania codziennika. Zostańcie z Bogiem.